17.55, 27 sekund. Tomasz Lis, witam Państwa ze studia TVN24. Zaczynamy pierwszy w tym wieku i pierwszy w historii naszej stacji wieczór wyborczy w TVN. Po kilkumiesięcznej kampanii wyborczej, po 4 latach i 2 dniach, jakie minęły od poprzednich wyborów, decydujemy dziś i jeszcze przez 4 minuty będziemy decydować, kto będzie nas reprezentował w nowym Sejmie i w nowym Senacie. Kończy się najważniejszy dzień demokracji, jakim są odbywające się 10. raz w III Rzeczpospolitej wybory. Nadchodzi czas ogłoszenia ich wyników. Mam je tu, na tej kartce, i bardzo chciałbym je Państwu teraz podać, ale ze względu na ordynację wyborczą nie mogę, ale oczywiście za chwilę będę mógł. Wieczór wyborczy w TVN prowadzę razem z Moniką Olejnik. Witam Cię, Moniko. Pełna gotowość? Tak, pełna gotowość. Dobry wieczór Państwu. Monika Olejnik. Też witam Państwa ze studia TVN24. Do usłyszenia. Monika Olejnik i jej goście, dziennikarze i politycy, będą komentować wyniki wyborów, ale powiedzmy dokładniej, jakie wyniki. Już za chwilę przedstawię Państwu prognozę wyników wyborów do Sejmu i Senatu oraz prawdopodobny podział mandatów, jakie i w Sejmie, i w Senacie uzyskają poszczególne partie. Podam też frekwencje w dzisiejszych wyborach. Ale to nie wszystko. Mamy dla Państwa coś ekstra, coś, czego w historii wieczorów wyborczych w Polsce jeszcze nie było. Podamy nazwiska najbardziej znanych nowych posłów i senatorów. Dowiedzą się Państwo, jak poszło Leszkowi Millerowi w Łodzi, jak wypadli w Warszawie Marek Borowski, Paweł Piskorski i Jarosław Kaczyński, a jak w Olsztynie, znany skądinąd, Sebastian Florek. Powiemy też, które ugrupowania zdobyły ile mandatów w poszczególnych okręgach, ale wcześniej odwiedzimy najważniejsze sztaby wyborcze. Zresztą zróbmy to już teraz. Co dzieje się w sztabie SLD? W warszawskim Domu Chłopa jest Tomasz Sekielski. Tomku? Dom Chłopa wypełniony właściwie po brzegi. Wszyscy gotowi, wszyscy czekają na pierwsze wyborcze prognozy. Dziękuję Ci bardzo. Co w sztabie Platformy Obywatelskiej? Tam jest Mikołaj Kunica. Ta atmosfera właśnie przed chwilą się ożywiła, przed chwilą pojawiła się trójka liderów. Wielkie oczekiwanie, wielkie napięcie, ale też do końca niepewność, bo przecież to bardzo ważny wynik. W sztabie Polskiego Stronnictwa Ludowego jest Mirosław Rogalski. Mirku? Można powiedzieć, że w sztabie PSL-u jest już 100% frekwencja. Wszyscy nerwowo spoglądają na zegarki i odliczają minuty do godziny 20. Akcja wyborcza Solidarność Prawicy, tam jest Marcin Pawłowski. Marcinie, co w sztabie ugrupowania, które wciąż rządzi w Polsce? W sztabie jest już premier, jest tak, jak Jerzy Buzek mówił przed 2 dniami. Jest obawa o wynik wyborczy, ale podniesione czoło z poczuciem, że te 4 ostatnie lata w Polsce to był czas zmian i to ważnych. Gdula, Arku, co dzieje się u braci Kaczyńskich? Powiem krótko, goręcej już być nie może. To znaczy jest 100 stopni. Może więcej. Samoobrona, Jan Błaszkowski. Janku, co się dzieje w sztabie samoobrony? Tutaj chyba wszyscy uczestnicy tego wieczoru wyborczego, jest ich około 200, zgromadziło się przy telebimie TVN-u i cierpliwie czekają na wyniki, cierpliwie też czekają na swojego lidera, Andrzeja Lepera, który pojawi się tutaj chyba za chwilę. To mają szczęście, że cierpliwie, bo ja czekam bardzo niecierpliwie. Unia Wolności, tam jest Andrzej Morozowski. Bronisław Geremek wszedł już na mównicę, jest gotów wygłosić przemówienie, jak tylko będą pierwsze wyniki podane przez Ciebie, Tomku. Na razie widzę tutaj twarze dosyć uśmiechnięte, także czekają wszyscy niecierpliwie i z napięciem na to, co powiesz. Dziękuję bardzo. I Liga Polskich Rodzin, Grzegorz Kajdanowicz, co w lidze? My jesteśmy gotowi, są także liderzy Ligi Polskich Rodzin. Wszyscy czekamy na wyniki, które, jak widziałem, już trzymasz w ręku. Pod ręką. Dokładnie. Dziękuję Ci bardzo. Wszędzie pełna gotowość. Spójrzmy na zegar. No, mam jeszcze 50 sekund. Zajrzyjmy być może w tej chwili na moment do naszego mega centrum informacyjnego. Tam, gdzie spływają z całej Polski wszystkie wyniki, tam, gdzie są gromadzone i tam, gdzie są przetwarzane. Oto to centrum, mega centrum informacyjne. Mamy jeszcze pół minuty. Zajrzyjmy, tylko spójrzmy na sekundę, jak wygląda podział miejsc w Sejmie w tej chwili. On za chwilę będzie nieaktualny, ale może warto spojrzeć, jak wygląda podział mandatów w Sejmie. SLD 161, mamy 15 sekund, nie ma co przedłużać. Ja mam taką propozycję, pokażmy Państwu już planszę, na której za chwilę będą wyświetlone wyniki. Dokładnie za 7 sekund, 6, 4, 3, 2. Oto te wyniki. Miejsce pierwsze. Wybory wygrał Sojusz Lewicy Demokratycznej 43,71%. Za chwilę zobaczymy, czy to dość, by Sojusz mógł samodzielnie stworzyć rząd. Oto reakcja w sztabie Sojuszu. I notatki, bo ci panowie muszą teraz pilnie liczyć, czy mają dość mandatów.
kolejne miejsce, miejsce drugie. Na miejscu drugim Platforma Obywatelska 13,5%. Donald Tusk spogląda, ocenia. Andrzej Olechowski. Reakcja entuzjastyczna, przynajmniej na początku. Miejsce trzecie. Prawo i Sprawiedliwość 9,75%. Ludwik Dorn. Te reakcje mówią same za siebie. To nie jest udawany entuzjazm. Prawie 10%. Miejsce czwarte. Samoobrona 9,19%. Przyznają Państwo, że to też nie jest udawana reakcja. Samoobrona prawie 10%. Miejsce piąte. Polskie Stronnictwo Ludowe mniej niż Samoobrona 8,38%. Jeśli dobrze interpretuję ten widok, to nazywa się to konsternacja. Miejsce szóste. Liga Polskich Rodzin 6,72%. To jest prognoza, ale na pewno wiemy. Liga Polskich Rodzin będzie miała swoich posłów w Sejmie. Miejsce siódme. Akcja Wyborcza Solidarność Prawicy. Tu nie ma powodów do radości. 4,55%. To nie tylko mniej niż 8% próg dla koalicji, to mniej niż 5% próg dla partii politycznych. Akcji nie będzie w nowym Sejmie. Miejsce ósme. Unia Wolności 3,84%. Zdecydowanie za mało, by przekroczyć 5% próg. Zdecydowanie za mało, by Unia miała w Sejmie swoich posłów. Jeszcze raz spójrzmy na te wyniki. Wszystkie wyniki, bo to dzisiaj najważniejsze liczby od początku do końca. Proponuję, byśmy zobaczyli wyniki tych 8 ugrupowań. Miejsce pierwsze, przypomnijmy. Sojusz Lewicy Demokratycznej 43,68%, Platforma ponad 13%, Prawo i Sprawiedliwość 9,77%, Samoobrona ponad 9, PSL ponad 8, Liga Polskich Rodzin niewiele brakuje do 7, AWSP prawie 5, Unia Wolności nawet nie 4%. I kolejna bardzo dziś istotna informacja. Podział mandatów w Sejmie. Podział na godzinę 19.15. To jest prognoza na 19.15. Zobaczmy, jak wygląda podział miejsc w Sejmie. Otrzymuję informację, że już za kilka sekund będziemy mieli informację o tym, jak wygląda podział mandatów między poszczególne ugrupowania w Sejmie. Oto te wyniki. Sojusz Lewicy Demokratycznej 232 mandaty. Jeśli potwierdzi się ta informacja, Sojusz Lewicy Demokratycznej razem z Unią Pracy będzie w stanie samodzielnie stworzyć rząd. 232 mandaty. Prognoza na 19.15, przypominam. Polskie Stronnictwo Ludowe 37 mandatów. Skręcamy w prawo. Samoobrona. Samoobrona będzie miała 48 posłów. Kolejne miejsce. Platforma Obywatelska będzie miała 66 posłów. Dalej Prawo i Sprawiedliwość 49 posłów. Kolejne miejsce, miejsce szóste. Liga Polskich Rodzin będzie miała 27 posłów. I to by było na tyle. Mniejszość niemiecka jeszcze będzie miała jednego posła. I w ten sposób dojechaliśmy do 460. Znamy, proszę Państwa, podział miejsc w Sejmie. Zobaczmy, jak będzie wyglądał podział mandatów w Senacie. Oto nowy Senat. Senat 2001. Za chwilę zobaczymy. Sojusz Lewicy Demokratycznej, Unia Pracy, 75 mandatów, 3/4. Gdyby koalicja większościowa, gdyby ordynacja większościowa obowiązywała także w wyborach do Sejmu, Sojusz zdecydowanie by te wybory wygrał, o wiele bardziej niż wygrał w istocie. Kolejne miejsce. Blok Senat 2001, składający się z polityków z ugrupowań postsolidarnościowych, będzie miał 18 senatorów. Kolejne miejsce. Polskie Stronnictwo Ludowe będzie miało 3 senatorów. Inne, pozostałe, nie wiemy jeszcze dokładnie, które ugrupowania będą miały 4 senatorów. Znamy już liczbę procent głosów zdobytych przez poszczególne ugrupowania. Wiemy, ile mandatów w Sejmie i w Senacie będą miały poszczególne ugrupowania, ale jest jeszcze jedna bardzo istotna, szalenie istotna dzisiaj liczba. Oto frekwencja wyborcza na 19.30. Ilu z nas pofatygowało się dzisiaj do lokali wyborczych? Rośnie, rośnie, ale nie doszło aż do połowy. 43%. 43%
z nas wzięło udział w dzisiejszych wyborach. Ta frekwencja prawdopodobnie się zwiększy do jakichś 44-45%. Nie będzie najniższa w III Rzeczpospolitej. Najniższa była w 91 roku, kiedy do urn, do lokali wyborczych poszło 43% Polaków. Ale nie jest zbyt wysoka. O tej frekwencji będziemy oczywiście mówić, ale w tej chwili zajrzyjmy do sztabu zwycięzców. Sojusz Lewicy Demokratycznej. W sztabie Sojuszu w Domu Chłopa jest Tomasz Sekielski. Tomku, jakie nastroje w sztabie Sojuszu? Na pewno zadowolenie, na pewno radość, ale też chyba trochę niepewności. Co prawda Sojusz zdobył według tych naszych prognoz ponad połowę miejsc w nowym Sejmie, ale tylko o dwa miejsce, ponad 230, a to wcale nie gwarantuje, że na pewno będzie miał. Przecież te prognozy mogą się jeszcze zmieniać, poza tym oficjalne wyniki mogą być inne. Stąd ta niepewność. Tej niepewności trochę tutaj jest. Była radość, były oklaski. Teraz politycy Sojuszu liczą, przeliczają. Tutaj blisko naszej sceny są liderzy SLD, Marek Borowski, Marek Pol. Panowie, 232 głosy to dużo, mandaty. Czy to wystarczy? 232 mandaty. No to oczywiście wystarcza do utworzenia rządu samodzielnie, aczkolwiek trzeba czekać na ostateczne wyniki Państwowej Komisji Wyborczej. To są dane z okręgów wyborczych. Z całą pewnością to jest wielkie osiągnięcie. Po raz pierwszy chyba przy tak rozdrobnionym Sejmie jedno ugrupowanie, jedna koalicja osiąga ponad 40% poparcia. Ale tak szczerze mówiąc, panowie nie wyglądacie na zachwyconych. Znaczy, ja jestem osobiście troszkę rozczarowany niską frekwencją, bo 43% to aczkolwiek jest więcej jak 40, a były już obawy, że będzie mniej, to jednak jest to niższa frekwencja niż w poprzednich wyborach i jeszcze w tych z 93 roku, co by świadczyło o tym, że Polacy no nie poszli tak gremialnie do urn, jakby się chciało, żeby poszli. Jest jeszcze trochę niepewność? Oczywiście, że tak. Wynik pokazuje, że trzeba czekać na ostateczny wynik. Ten wynik sondaży pokazuje, że bardzo ważne będą te wyniki, które będą wynikały z głosowania w urnach. Ja zwracam uwagę na coś, na co zanosiło się od dłuższego czasu, a dziś mamy potwierdzenie. Po raz pierwszy w historii Polski i cywilizowanego kraju dwie partie rządzące przez ostatnie 4 lata w ogóle nie wchodzą do parlamentu. Dziękuję bardzo. To były pierwsze komentarze, pierwsze reakcje na żywo ze sztabu wyborczego SLD Unia Pracy. Tomku, to był Tomasz Sekielski. Tomku, dziękuję Ci bardzo i być może to, co powiedział Marek Pol, jest dobrym punktem wyjścia do naszej następnej wizyty. Marek Pol z koalicji SLD Unia Pracy powiedział, że dwa ugrupowania, które jeszcze półtora roku temu rządziły Polską, nie weszły do parlamentu. Tak jest w istocie i z tego, co słyszę, już za sekundę rozpocznie się. Oto premier Jerzy Buzek. I teraz musimy być razem, także wtedy, kiedy nie wszystko układa się po naszej myśli. Chciałem wyrazić takie głębokie przekonanie, które było z nami przez całe 4 lata, które ja także bardzo mocno miałem w sobie. To jest takie, że bardzo dobrze przysłużyliśmy się Polsce przez miniony okres. Wtedy, kiedy ciężko pracowaliśmy i często brakowało nam czasu na to, żeby to, co robimy i w jaki sposób wykonujemy nasze obowiązki wobec kraju, obywateli, żeby przełożyć na język, który są w stanie zrozumieć ludzie w Polsce, bo nie jest to łatwe. Dokonywaliśmy wielkich zmian i przeobrażeń. Podejmowaliśmy ogromne ryzyko polityczne. Wiemy, że to kosztuje. To był premier Jerzy Buzek. Premier Buzek, mamy wielką nadzieję, taką obietnicę nam złożył, będzie naszym gościem i o tym bilansie, o tym czteroleciu rządów prawicy w Polsce będzie można jeszcze bardzo długo rozmawiać, a premier tak naprawdę powtarza te argumenty, które padały jeszcze przed zakończeniem kampanii wyborczej. Zrobiliśmy dla Polski wiele, zrobiliśmy bardzo dużo, reformowaliśmy ją. Być może nie mi to oceniać, ale mogę interpretować Państwa ocenę. Wyborcy, Polacy tych reform najwyraźniej nie docenili. Przypomnijmy tylko, 33,8%. To był wynik akcji wyborczej Solidarność 4 lata temu. Dziś niecałe 5%. Zajrzyjmy do sztabu samoobrony, gdzie prawdopodobnie lada moment swoje wystąpienie rozpocznie lider samoobrony Andrzej Leper.
Tak, to przemówienie usłyszymy, Tomaszu, za chwilę. Ja tylko dwa słowa na temat nastroju tutaj panującego. Dobrze, a nawet bardzo dobrze, tak komentowali działacze samoobrony. Pierwsze wstępne wyniki i ironicznym uśmiechem powitali wynik Polskiego Stronnictwa Ludowego, bo w tej chwili chyba ważniejsze od faktu, że samoobrona, mimo iż jako partia istnieje prawie 10 lat, po raz pierwszy dopiero weszła do parlamentu, jest inne pytanie. Pytanie o przywództwo na polskiej wsi, które do tej pory niekwestionowanie dzierżyło Polskie Stronnictwo Ludowe. Jest ze mną pan przewodniczący samoobrony Andrzej Leper. Panie przewodniczący, kto w tej chwili rządzi na polskiej wsi? To znaczy, my nie jesteśmy partią klasową, tylko wiejską, tylko partią ogólnospołeczną i polska wieś bardzo źle zrobiła, że nie poszła głosować, bo z tego, co widzimy, bardzo mało ludzi poszło głosować i na pewno na wsi wynik będzie niższy niż w mieście i to jest niesamowity błąd rolników, którzy narzekają, mówią, że jest źle, że jest niedobrze, a nie idą głosować. Z tego pan jest niezadowolony, a z czego jest pan zadowolony? Zadowolony jestem z wyniku, ale ten wynik byłby dużo wyższy, gdyby poszło głosować nie 40%, nie całe, tylko gdyby poszło 70-80%. Ci, którzy stale głosują na Lewicę i na PSL, oni poszli po prostu głosować. Także każdy wynik, wyższy procent głosowania, udział wyborców wyższy, promowałby na pewno nas. I lepsze już nie będzie, jest po godzinie 20, lokale są zamknięte. Będzie, no około 10%, myślę, że to jest dobry wynik, bardzo dobry dla nas. Skąd to jest te 10 ironiczne lat pracy oklaski, naszej, te uśmiechy, kiedy usłyszeli państwo wynik Polskiego Stronnictwa Ludowego? No uważamy, że i tak za dużo dostali. Dlaczego? Za to, co robią na polskiej wsi, to i tak za dużo dostali. I myślę, że to się zmieni, że do środy będziemy mieć my jeszcze lepszy wynik, a PSL-u poparcie spadnie dla PSL. Janku, w środę będą oficjalne wyniki? Janku, jeśli tak, możesz... W środę oficjalne mają. Zrozumiała jest absolutnie radość z samoobrony z tych wyników, ale jeśli możesz, to zapytaj przewodniczącego Lepera, czy gdyby była taka potrzeba, to po pierwsze, po drugie, taka możliwość, czy samoobrona, gdyby otrzymała zaproszenie, byłaby gotowa utworzyć rząd z Sojuszem Lewicy Demokratycznej? Ja wiem, że to być może trochę astronomiczna perspektywa, ale spróbujmy. I drugie pytanie. Czy pan Leper widzi siebie w roli wicemarszałka Sejmu? Bo sądząc po tych wynikach, jest to perspektywa akurat bardzo realna. No właśnie, taka możliwość. Pierwsze, SLD balansuje tak, na granicy 230 mandatów. Jeżeli by to miało pomóc Polsce, jeżeli byłaby zgoda programowa co do głównych punktów, żeby zmienić program społeczny, gospodarczy i finansowy, Balcerowicz musi odejść, to jest podstawa główna, to wtedy jest taka szansa, natomiast też musi być w parlamencie, musimy wiedzieć, silna opozycja. Nie tak jak do tej pory opozycja, która 4 lata siedziała w Sejmie, brała pieniądze, duże pieniądze podatników, nasze przejadała, a po 4 latach rozumiem, okazuje zdziwienie, że nie wiedzieli, a co jest na drugie pytanie. Z finansami. W tej chwili w prezydium Sejmu jest marszałek, 4 wicemarszałków. Można przypuszczać, że również tak będzie w nowym Sejmie, że zaproponowane zostanie samoobronie również stanowisko wicemarszałka. Pan je obejmie? Zaczekajmy z tym dzieleniem stołków, już pomalutku. A ma pan cierpliwie, ludzi? Spokojnie, nie dzielmy ich. I niech to będzie jakaś puenta. Rzeczywiście, być może na dzielenie stołków, raczej na pewno na dzielenie stołków, jest jeszcze za wcześnie, ale mamy pewne stołki, które być może chcielibyśmy już teraz państwu podzielić, czyli to, co próbowaliśmy zrobić przed sekundą, nie udało się. Czy jesteśmy w stanie, pytam kolegów, zaprezentować, jesteśmy w stanie. Oto podział mandatów w Sejmie. Według prognozy PBS-u na godzinę 20. Sojusz Lewicy Demokratycznej, Unia Pracy 231 mandatów. Polskie Stronnictwo Ludowe 38 mandatów. Samoobrona 48 mandatów. Platforma Obywatelska 68 mandatów. Prawo i Sprawiedliwość 47 mandatów. Liga Polskich Rodzin 27 mandatów. Mniejszość niemiecka, jeden mandat. Czyli mamy te dwie liczby teraz najbardziej interesujące. SLD 231 mandatów, Polskie Stronnictwo Ludowe 38 mandatów, PSL. To jest ten ewentualny, gdyby była taka potrzeba, ewentualny, najbardziej prawdopodobny koalicjant Mirosław Rogalski, a obok niego prezes PSL-u Jarosław Kalinowski. Mirku, oddaję ci głos.
reakcje na to, co mówił przewodniczący Leper tutaj wśród działaczy PSL-u były także gwałtowne. Państwo o tym nie wiedzą, ale prezes PSL-u Jarosław Kalinowski gratulował samoobronie. Czy teraz po tym, co pan usłyszał, co powiedział pan przewodniczący, że PSL otrzymał za dużo głosów, także pan powtórzy te gratulacje? Ja przede wszystkim chcę podziękować tym wszystkim Polakom, którzy głosowali na Polskie Stronnictwo Ludowe. My nie zmienimy swoich poglądów po wyborach. Mówiliśmy o tym, że państwo jest chore, że potrzeba radykalnych zmian. Myśmy proponowali te radykalne zmiany. Ja chcę dzisiaj powiedzieć, że te głosy, które zostały oddane na Polskie Stronnictwo Ludowe, będą procentowały w przyszłości. Oczywiście gratuluję samoobronie. Myśmy nigdy samoobronie wojny nie wydawali, bo nie wolno prowadzić wojny we własnej rodzinie. Została ona wypowiedziana, ale myśmy jej nie prowadzili. Ja wręcz ufam, że w klubie parlamentarnym samoobrony znajdzie się wielu rozsądnych posłów, z którymi naprawdę będzie można podjąć merytoryczną, programową współpracę, żeby naprawiać państwo, bo państwo jest chore. To jest najważniejsze. Wynik SLD nie jest jeszcze w 100% pewny i pytanie zasadnicze, czy PSL przyjmie zaproszenie do tworzenia ewentualnej koalicji i jakie będą warunki wstępne? Nie rozmawiajmy o takich sprawach na gorąco. Rozmawiajmy. Nie, na gorąco nie można, bo te notowania są płynne i nie wiadomo, czym one się jeszcze skończą, jaki będzie ostateczny wynik wyborczy. My chcemy, żeby naprawdę łączyć siły, żeby naprawiać państwo. Oczywiście najważniejsze są sprawy programowe. Myśmy je przedstawiali. Mówiliśmy, jakimi sposobami uzdrowić finanse publiczne i co zrobić, żeby wreszcie polityka gospodarcza sprzyjała naszej krajowej wytwórczości. I to będziemy czynić w parlamencie, niezależnie od miejsca, jakie zajmiemy. Ale sami państwo mówili, że wynik poniżej 10% to będzie porażka dla PSL-u. Czy powie pan teraz, że jest to porażka? To nie jest tak, że ja się cieszę z tego wyniku, ale no, też ja nie jestem jakiś zaskoczony tym wynikiem. Przecież no, mamy bardzo trudną sytuację gospodarczą, społeczną, zwiększające się bezrobocie. Społeczeństwo traci zaufanie do instytucji państwa jako takiego. Ludzie są zdesperowani. No więc nie dziwmy się, że jeżeli na taki grunt sytuacji społecznej, odczuć społecznych, pada retoryka bardzo stanowcza i ostra. No, czasem mieszana jest tutaj prawda z fałszami, z kłamstwem nawet. No, zyskało to poparcie. Ale jeszcze raz powtarzam, my jesteśmy po to, żeby łączyć, a nie dzielić. Jesteśmy po to, żeby budować, a nie burzyć. Panie prezesie, a jak ta sytuacja, ten wynik głosowania, jaki będzie miał wpływ na to, co się dzieje w Stronnictwie Ludowym? Czy tak słaby wynik nie osłabia pańskiej pozycji w partii? Panie redaktorze, Polskie Stronnictwo Ludowe od 12 lat w parlamencie było, jest i będzie, jak wskazuje wynik wyborczy. Jest większe. Mieliśmy w poprzednim parlamencie 26 parlamentarzystów. W tej chwili się zapowiada, że będziemy mieli powyżej 40, jeżeli badania się uśrednią. A w 93 mieliśmy więcej. Ja mam satysfakcję, że wtedy mieliśmy duży klub parlamentarny. Wtedy rolnicy nie musieli protestować, nie musieli wychodzić na drogi. Wzrastały dochody, wzrastała nadzieja. Nasza przegrana w 97 nie była naszą przegraną. To była przegrana zdecydowanej większości polskiego społeczeństwa. Mam nadzieję, że zwycięzcy tych wyborów no zaczną realizować taki program, który zacznie uzdrawiać naszą gospodarkę i życie społeczne. To musi być działanie, które będzie eliminowało przyczyny problemów, jakie w Polsce są. Mirku, bo niestety w tej kampanii przede wszystkim słyszeliśmy... Dziękujemy bardzo. To był Mirosław Rogalski, prezes Jarosław Kalinowski ze sztabu Polskiego Stronnictwa Ludowego. Przypomnijmy tylko, PSL zdobyło dziś 8,38 głosów. Ma rację prezes Kalinowski, że to jest więcej niż 4 lata temu, bo wtedy PSL zdobył 7,3%. Ale z drugiej strony w 91 roku, 10 lat temu, stronnictwo zdobyło 8,6%, czyli więcej niż teraz po 10 latach. Inna sprawa, że w przypadku innych partii te spadki są większe. Proszę Państwa, to co mówiłem, ta prognoza na godzinę 20. Prognoza na godzinę 20 to jest ta ostateczna. Bardziej nowych, bardziej aktualnych wyników stacji TVN nie będzie. To są ostateczne prognozy i spójrzmy, jak wyglądają wyniki wyborów do Sejmu według tej ostatniej prognozy. SLD 43 ponad, Platforma ponad 13, Prawo i Sprawiedliwość ponad 9, Samoobrona ponad 9, PSL 8,36, Liga Polskich Rodzin 6,66%, AWSP i Unia Wolności nie wchodzą do Sejmu. I teraz jeszcze raz spójrzmy na prognozowaną przez PBS, na prognozowany przez PBS podział mandatów w Sejmie. Oto nowy Sejm. Dużo tych miejsc po lewej stronie, więcej niż w poprzednim parlamencie, ale mniej niż wynikałoby z niektórych sondaży. SLD Unia Pracy, ta koalicja będzie miała 231 mandatów według prognozy PBS-u.
Kolejne miejsce, Polskie Stronnictwo Ludowe, 38 mandatów, Samoobrona 48 mandatów, Platforma Obywatelska 68 mandatów, Prawo i Sprawiedliwość 47 mandatów, Liga Polskich Rodzin 27 mandatów i Mniejszość Niemiecka 1 mandat. Znamy więc podział mandatów w wyborach do Sejmu. Spójrzmy teraz, jak będzie wyglądał prawdopodobny według prognozy PBS-u podział mandatów w nowym Senacie. Oto on. Koalicja SLD, Unia Pracy 75 mandatów, Blok Senat 2001 18 mandatów, Polskie Stronnictwo Ludowe będzie miało 3 senatorów, Liga Polskich Rodzin będzie miała 1 senatora. Pozostałe ugrupowania będą miały 3 senatorów. Pozostaje jeszcze jedna istotna liczba. Spójrzmy, jak wygląda prognozowana na godzinę 20 frekwencja wyborcza. Oto ona. 46%. Proszę Państwa, w dzisiejszych wyborach głosowało 46% uprawnionych do głosowania. Nie jest to na pewno powód do zachwytu, bo to mniej niż 4 lata temu. Wtedy głosowało 47% Polaków, ale 46% to zdecydowanie więcej niż się obawiano. Jeszcze jedna informacja. Tak naprawdę po raz pierwszy od kilkudziesięciu lat zdarzyło się w Europie, że dwie partie, które jeszcze kilkanaście miesięcy temu sprawowały władzę, a jedna z nich cały czas sprawuje władzę, nie weszły do parlamentu. Coś takiego zdarzyło się tylko w Belgii kilkadziesiąt lat temu. A oto mamy pierwszą wypowiedź Leszka Millera, pierwszy jego powyborczy komentarz. Leszek Miller prawdopodobnie, jeśli dobrze się orientuje, tuż po wyjściu ze swojego domu w drodze do sztabu SLD. Oto ta wypowiedź. Bardzo się cieszę, że Sojusz Lewicy Demokratycznej Unia Pracy odnieśliśmy taki sukces. To jest pierwszy wypadek po 1989 roku, że ugrupowanie polityczne otrzymuje tak dużo głosów i otrzymuje większość mandatów w parlamencie. Oczywiście jest to dla nas wielka odpowiedzialność. Im większe zaufanie, tym większa odpowiedzialność. Odchodząca ekipa pozostawia po sobie bardzo wiele nierozwiązanych problemów, bardzo wiele narosłych trudności. Te wszystkie kwestie będą musiały być konsekwentnie pokonywane. I myślę, że możemy dzisiaj zaprosić wszystkich Polaków, wszystkie siły polityczne, które rozumieją wagę tych polskich problemów, chcą działać na rzecz wyjścia Polski z głębokiego kryzysu. Leszek Miller z żoną tuż po wyjściu ze swojego domu w drodze do sztabu SLD. Nikt w Polsce, proszę Państwa, wcześniej komentarza lidera sojuszu, być może nieformalnie, ale można tak powiedzieć premiera elekta, nie słyszał. Myślę, że w tym wystąpieniu Leszka Millera, które było pełne spokoju, jak przystało na prawdopodobnie przyszłego premiera, jest jeden drobiazg, na który warto, jak sądzę, zwrócić uwagę. Leszek Miller powiedział, cieszymy się, że SLD, Unia Pracy odnieśliśmy. No właśnie, ciekawe, czy to jest tylko pytanie, które Leszek Miller sobie przez ułamek sekundy zadał nad liczbą pojedynczą czy mnogą, czy właśnie tak naprawdę mówimy, że to jest jedno ugrupowanie, a to jednak jest koalicja i przy 231, 232 mandatach, jak wynika z naszej prognozy, ta często niedostrzegana Unia Pracy może stać się bardzo istotna. Jak istotna? Przenieśmy się do sztabu SLD. Tam jest Tomasz Sokielski. Tomku, oddaję Ci głos. Na ostatniej konferencji prasowej sztabu wyborczego SLD Unia Pracy Krzysztof Janik, pytany o to, jaki będzie wynik wyborczy, powiedział, że każdy poniżej 50% mandatów w Sejmie, każdy wynik, który będzie gorszy niż powyżej 50% mandatów w Sejmie dla SLD Unia Pracy, będzie jego osobistą porażką. Krzysztof Janik patrzył na te prognozy wyborcze, które przed chwilą przedstawialiśmy. Nie wygląda pan specjalnie wesoło.
Wie pan, no, oczywiście, że był pewnie możliwy trochę lepszy wynik. Każdy mandat więcej to jest większe poczucie spokoju, większe poczucie bezpieczeństwa. Natomiast no, stało się tak, jak się stało i te 231 mandatów jest sukcesem SLD, jest sukcesem naszej koalicji, którą zawarliśmy z Unią Pracy, z Partią Ludowo-Demokratyczną, ze Stronnictwem Demokratycznym, z Krajową Partią Emerytów i Rencistów i jest sukcesem naszej wieloletniej pracy programowej. Przedstawiliśmy program, który pozyskał ludzi. A co, jeśli to nie będzie 231, tylko 229? Tak też się może zdarzyć. Wie pan, my ze spokojem czekamy do środy, czy do wtorku, kiedy Państwowa Komisja Wyborcza ogłosi oficjalne wyniki, ale ja jestem głęboko przekonany, że poniżej 231 już nie będzie. Panie pośle... Jeśli będzie, to będziemy gdybać. Słucha pan wypowiedzi? Panie pośle, czy pan poseł Janik nie słyszy? Tak, oczywiście, że pana słyszę. To ja powiem, że ja absolutnie panu nie wierzę, że państwo będą cierpliwie czekali na te wyniki do wtorku. Będziecie prawdopodobnie czekać bardzo niecierpliwie i ja wiem, jak trudno w takim... Panie redaktorze, my naprawdę cały dzisiejszy dzień spędziliśmy w spokoju. Jeśli coś mnie zaniepokoiło, zawiodło, to powiem uczciwie, że frekwencja, której się z kolei nie dziwię, bo te 4 lata dosyć mocno zepsuło wizerunek i państwa, i polityków. No ale ta frekwencja jest bardzo zbliżona do tej, która była 4 lata temu. Wówczas było ale nieco tylko ponad 47%. Ja strasznie wierzyłem, że będzie więcej, że przekroczy 50%, bo wydawało mi się, że Polacy rozumieją, że w takiej sytuacji trzeba dać większości parlamentarnej silny mandat społeczny. Tak się nie stało, ubolewam nad tym. To też pokazuje, ile pracy jest przed nami, ile dialogu, ile rozmów, ile takiej zwyczajnej, codziennej rozmowy z ludźmi. Codziennej pracy. To był Krzysztof Janik w prawdopodobnym nowym rządzie Sojuszu Lewicy Demokratycznej, minister spraw wewnętrznych i administracji. Pogódźmy się z posłem Janikiem, w takim razie sojusz zachowa spokój. To bardzo dobrze w takim razie, bo tak czy owak sojusz albo będzie rządził, albo będzie współrządził i dobrze, że państwo z Sojuszu Lewicy Demokratycznej zachowują spokój. Powtórzmy to, bo to troszeczkę miny ludzi z SLD wskazują i niektóre komentarze, jakby to nie był pełen sukces. Z jednej strony w istocie jest ten niedosyt, bo nie ma tej absolutnie gwarantowanej większości. Z drugiej strony sukces SLD w porównaniu z poprzednimi wyborami 27%, 43%. To jest gigantyczna różnica. Trochę celowo, trochę przez przypadek w istocie układa się ten nastrój w naszym wieczorze wyborczym falowo. Także teraz zajrzymy do sztabu, gdzie nastrój teoretycznie mógłby być dobry. Platforma Obywatelska. Platforma jest drugą siłą polityczną w Polsce, zdobyła ponad 13% głosów, ale umówmy się, 13% to nie jest to, na co liczyli liderzy Platformy. Tam jest Mikołaj Kunica. Mikołaju, jak, może nie na samym początku, bo to widzieliśmy, ale już kiedy ochłonęli liderzy Platformy po kilkudziesięciu sekundach, jak zareagowali na ten wynik? To znaczy, ta pierwsza reakcja była rzeczywiście żywiołowa, ale patrzyłem na twarze trzech liderów. Tutaj reakcja już nie była tak żywa. Tutaj wszyscy się zastanawiają, czy to, co mówiłeś, czy to jest rzeczywiście, to jest drugie miejsce, ale czy to jest rzeczywiście dobry wynik. Koło mnie jest Andrzej Olechowski, człowiek, który 11 miesięcy temu w wyborach prezydenckich osiągnął wynik zbliżający się do 17%, dzisiaj 13%. Jak pan ocenia ten wynik? Czy to rzeczywiście jest dobry wynik, czy nie? No, niewątpliwie udało nam się już zbudować bardzo istotne środowisko polityczne w Polsce, ale to jeszcze nie ma odzwierciedlenia w takim wyniku wyborczym, jakim byśmy chcieli. No, czeka nas jeszcze praca. Wolałbym, żeby to było między 15 a 20. A co czeka nas w parlamencie? Panie marszałku, mogę chyba tak, bo do pana mówiliśmy, rozmawiając z Donaldem Tuskiem. Jest pan podobno kandydatem na wicemarszałka Sejmu, to prawda? Na razie czuję się współtwórcą dobrej sprawy. A jak ten parlament będzie wyglądał? SLD ma 232 mandaty. Potwierdza się to, co leżało u źródeł naszej decyzji wiele miesięcy temu, że trzeba za wszelką cenę ratować to, co się da z dość zdruzgotanej polskiej sceny politycznej, szczególnie tej części na prawo od SLD. I te wyniki dzisiaj to potwierdzają. My wiemy, że czeka nas gigantyczna praca, cięższa niż przez ostatnie 9 miesięcy i ona w tym parlamencie na pewno będzie ciężka, ale powiem szczerze, no Bogu dzięki, że jest Platforma, bo gdyby nie było Platformy, to co by było?
na razie to tyle. Gdyby nie było Platformy, to co by było? Nie potrafimy odpowiedzieć na to pytanie. Mikołaju, ale jest tak? Jedno pytanie, na które chciałbym, jeśli możesz liderów Platformy, żeby pozostali obok siebie, bo jest jedno pytanie, które w tym momencie musi być zadane. Przypomnijmy, z wyników, które Państwu prezentowaliśmy, wynika, ale niech będzie. Sojusz Lewicy Demokratycznej ma przynajmniej na teraz 232 mandaty. Gdyby ten wynik troszeczkę się zmniejszył, sojusz może mieć 229 mandatów, a wtedy potrzebuje koalicjantów. Albo koalicjanta, przynajmniej jednego. Jeśli możesz, prosiłbym, żebyś zapytał liderów Platformy, czy oni dopuszczają na tym etapie, czy dopuszczają taki wariant. Koalicję SLD z Platformą. Liderzy Platformy w tej chwili już wychodzą, ale no, nie ma już ich na sali. Rozmawiałem z nimi przed chwilą. Absolutnie taka koalicja jest niemożliwa. Przy żadnym wyniku SLD Platforma nie zamierza współtworzyć ewentualnie rządu z Sojuszem Lewicy Demokratycznej. Dziękuję Ci bardzo. To był Mikołaj Kunica, czyli na tym etapie jesteśmy w stanie powiedzieć, że prawdopodobnie Sojusz Lewicy Demokratycznej będzie w stanie stworzyć samodzielnie rząd. Ale z tego słowa prawdopodobnie wynika, że być może niezbędny okaże się koalicjant. Tym koalicjantem teoretycznie, można sobie wyobrazić, mogłoby być Polskie Stronnictwo Ludowe, bo było tym koalicjantem przez 4 lata od 93 do 97 roku. Prawa i Sprawiedliwości. Tam jest Arkadiusz Dula i Jarosław Kaczyński. Jak komentuje wyniki wyborów Jarosław Kaczyński? Jarosław Kaczyński, który zazwyczaj jest człowiekiem takim spokojnym, poważnym, dzisiaj uśmiecha się na lewo i na prawo, jeśli mogę użyć takiej przenosi. No widać, że jest zadowolony. Proszę mi powiedzieć, 9,79, 49 mandatów w Sejmie. To jest to, na co panowie liczyliście, na co państwo liczyliście? No w tej sytuacji, która była, w sytuacji tych ataków ze strony telewizji publicznej, bojkotu ze strony jednej z wielkich sieci telewizyjnych, i wreszcie ataków ze strony no, mało spodziewanej, które szczególnie w ostatnich tygodniach były bardzo nasilone, to jest wynik bardzo, bardzo dobry. Bardzo się z tego wyniku cieszymy. On jest lepszy niż nasze notowania w ostatnim okresie. Krótko mówiąc, możemy być zadowoleni, mamy mocny przyczółek. Możemy być opozycją, która będzie miała i legitymację wyborczą, i moralną do tego, żeby kontrolować rządzących, a tu się można spodziewać wiele złego. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. To był Arkadiusz Dula i Jarosław Kaczyński. O tym, czy Jarosław Kaczyński wszedł do Sejmu, prawdopodobnie wszedł, to zdradzę, ale będziemy mówić już za chwilę. Tylko informacja dla Państwa. Ta ogólnopolska albo prawie ogólnopolska sieć telewizyjna, która bojkotowała Prawo i Sprawiedliwość, to nie jest oczywiście TVN. Teraz Monika Olejnik i jej trzej bardzo interesujący goście: Józef Oleksy, Marek Belka i Lech Kaczyński. Przy stole są sami zwycięzcy, Lech Kaczyński. Jak pan myśli, dlaczego SLD odniosło taki sukces? I czy pogratuluje pan panom siedzącym obok pana? No cóż, oczywiście, że wypada pogratulować i ja to uczynię. Natomiast ja myślę, że powody są zupełnie jasne. To są błędy ostatnich lat z jednej strony. Z drugiej strony to są pewne warunki obiektywne, które utrudniły rozwój w ostatnich latach. Powiedzmy sobie, kryzys rosyjski to było, powtarzam, rzecz niezależna od AWS-owskiego rządu. Po trzecie, są pewne zjawiska, które można określić jako TKM, zresztą nazwa jest już powszechnie znana. Po czwarte, w końcu to jest to, że Sojusz Lewicy Demokratycznej potrafił zachować pewną niespotykaną w świecie pozycję. Mianowicie, ale teraz właśnie TKM to będzie Sojusz Lewicy Demokratycznej, bo 230 parę mandatów to no, bardzo taka dużo. Taka groźba istnieje na bardzo znaczną skalę, bym powiedział, natomiast znaczniejszą jeszcze niż wcześniej. Ale jeżeli chodzi o sprawę kolejnego powodu, to SLD zdoła utrzymać taką pozycję, że z jednej strony kontroluje znaczną część ludzi, którym się w Polsce wiedzie bardzo dobrze, ponieważ oni się wywodzą z poprzedniego systemu, a z drugiej strony sprawia wrażenie stronnictwa, które opowiada się po stronie słabszych. To jest, powtarzam, no właśnie, pozycja niespotykanych. To jest nie wiadomo. To jest zupełnie niespotykane w Europie. Socjaldemokracja prawdziwa nigdy takiej pozycji, przy całym szacunku tutaj dla panów, nie ma. Znaczy takiego ustawienia społecznego. Czyli reasumując, nie jest to prawdziwa lewica taka, która jest w definicji, tak? Lewica, która ma tak znakomitych
wspierających, jak na przykład pan Gudzowaty, który nawet nie ukrywał swojego gorącego poparcia, to jest lewica, która w Europie się zdarza, powiedzmy sobie, dosyć rzadko. To jest jeden z dwóch, co najmniej dwóch najbogatszych ludzi w Polsce. Przyszły minister finansów patrzy. Ale ja jeszcze bym jedną rzecz chciał powiedzieć. Otóż lata 93-7 były wyjątkowo dla SLD po prostu szczęśliwe. No tutaj panowie żeście mieli szczęście, musicie to sami przyznać. To był okres, kiedy następował istotny rozwój gospodarczy i to się ludziom skojarzyło. To może porozmawiajmy o tym szczęściu, że rzeczywiście było takie szczęście Józefa Lexy. To nie jest sprawa żadnego szczęścia. To jest sprawa mądrości społeczeństwa. Mówi się tak jak slogan, ale trzeba to przypomnieć, bo w końcu jaki jest werdykt społeczeństwa? Społeczeństwo powiedziało w tych wyborach dla Unii Wolności i Akcji Wyborczej Solidarność. Państwu już dziękujemy za rządy w kraju. Dokonało oceny trafnej. Natomiast to, co pan Lech Kaczyński tu mówi, to jest chyba analiza pod wpływem emocji i zadowolenia z wyniku wyborczego. Ja będę się doszukiwał u was tych wątków lewicowych, skoro SLD nie jest dla pana partią lewicową, a niech pan nie błądzi politycznie, bo przecież to, że jakiś biznesmen popiera bądź lubi jakąś partię lewicową, z tego nic nie wynika i niech pan tą drogą w ogóle nie idzie, bo... Profesor Marek Belka, jaką drogą pan pójdzie jako minister finansów? Czy lewicową drogą, panie profesorze? Przede wszystkim drogą taką, którą wymusza rzeczywistość gospodarcza, o której już mówiłem. A że... Ale pan mówił i pan zmieniał. No, w szczegółach. Natomiast to, co mówiłem, to myślę, że zwiększa wartość wyniku wyborczego SLD. Bo dzisiaj SLD może powiedzieć, że będzie miało tym silniejszy mandat na uzdrawianie finansów państwa, na ożywianie gospodarki, po tym, jak przynajmniej w części program swój przedstawiło wyborcom. Co do TKM-u, o której tak żeśmy mówili, to oczywiście zawsze jest takie niebezpieczeństwo. Jest tylko jedna różnica zasadniczo. Ów niesławny TKM był w 1997 roku niemalże oficjalną doktryną pana Mariana Krzakleskiego i jego ugrupowania. A dzisiaj my to uważamy za niebezpieczeństwo, któremu trzeba się przeciwstawiać. Znaczy, zobaczymy, panie ministrze, jak to państwo tutaj się będą przeciwstawiać. Nie będzie w następnym parlamencie już AWS-u. Ja wbrew temu, co by się niektórym mogło wydawać, wcale się z tego powodu nie cieszę. Tak samo muszę przyznać, chociaż to się może niektórym naszym zwolennikom nie spodoba, że również nie szaleję z tego powodu, że nie ma Unii Wolności w parlamencie. Natomiast to są w końcu moi dawni towarzysze broni, niezależnie od tego, ile później tam było sporu, gorzkich i moim zdaniem nieprawdziwych także słów. Natomiast to nie było jednak oficjalne hasło Mariana Krzakleskiego. Przesada, on na tym nie zapanował. Ale stało się słynne dzięki nie posłuchał pana bratu. Tak, panie, nie posłuchał, ale mój brat to powiedział w sposób skrajnie krytyczny. Tak, skrajnie daleko, ale doszło do wszystkich. Ale doszło do wszystkich. Co się dzieje, Tomasz Lis? Dziękuję ci bardzo, Moniko. Monika Olejnik, jej gość już za kilkanaście minut. Ale oczywiście nie z samymi wyborami w tym momencie żyjemy. Jest wiele innych ciekawych, bardzo istotnych wydarzeń. Sytuacja w Afganistanie i wokół Afganistanu, wizyta papieża, pielgrzymka papieża w Kazachstanie. Już za chwilę bardzo krótkie wydanie faktów, naprawdę krótkie i naprawdę ciekawe. A zaraz po nim wracamy do wieczoru wyborczego w TVN.